Dzień dobry, witam się z wszystkimi po drugiej stronie. Pozdrawiam wszystkich serdecznie. Dzisiaj, jak widzicie, przede mną jest pudełko na jedno takie urządzenie, które już kupiłam jakiś czas. Jest to krajalnica do wędlin, może być też do chleba firmy Adler. Powiem Wam. Nie nagrywałam wcześniej Wam tego filmu, bo nie wiedziałam, jak ona mi się będzie sprawowała. Jest to tutaj pudełeczko, widzicie, przyniosłam i zaraz Wam ją pokażę. Sprawuje się, powiem Wam, bardzo fajnie, jest bardzo dobra do mycia i czyszczenia, jest praktycznie całkowicie rozbieralna. Więc ja zabieram pudełko. Przejdźmy do naszej krajalnicy. Widzicie ją tutaj. Mam nadzieję, że będziecie dobrze widzieli. Ja Wam zaraz z drugiej strony ją odwrócę. Tutaj widzicie, jest nawet fajnie tutaj ustawiana szerokość do krojenia. Jest oczywiście, widzicie, ściąga się tutaj, to nie będę Wam ściągała, ściąga się ten pasek, się również ściąga. Nóż tutaj się po prostu odkręca, trzeba wiadomo uważać na palce, do mycia można ściągnąć. Są tutaj przyciski. Trzeba cały czas przycisk trzymać przy krojeniu, także jak upuścimy przycisk, to nam się nic nie stanie. Tutaj jest skala regulacji, czyli zaraz ja Wam pokażę pokrętło, potem po drugiej stronie Wam tutaj widzicie ustawiamy. Skalę regulujemy, jest na maksa, czy chcemy chleb kroić, czy coś, to tutaj jest, widzicie, ta luka dosyć duża. Ustawiamy sobie po prostu jak chcemy. O, widzicie, jest praktycznie równo, już to jest równiutko jest. Od 0 do 15 chyba milimetrów możemy sobie tutaj ciąć. Ja teraz odwrócę ją z drugiej strony. Ja troszkę tutaj w kąciku, także możecie słabo widzieć. I tutaj jest właśnie to pokrętło do regulacji. Widzicie, tam się chowa. Sprawuje się u mnie bardzo fajnie, taka krajalnica. Czekajcie, momencik. Już jestem. Poszłam przynieść sobie kawałeczek wędliny. Niestety nie mam chleba, żeby Wam po prostu zademonstrować niekrojonego, ale czasami kupujemy chleb. Oczywiście, jak mamy wędlinę jaką ze skórką, to wiadomo, musimy tą skórkę ściągnąć. Chciałabym Wam po prostu zademonstrować, jak ona tutaj jest ten przycisk, byście mogli dobrze widzieć. Coś to po prostu mi nierówno po kroju. Trzeba dobrze tutaj przycisnąć. I ona nam kroi. Mamy piękny plasterek wędliny. Widzicie, troszkę takie grubsze plasterki. No, możemy sobie po prostu ustawić nawet cieniuteńkie i tutaj już jest cięższy plasterek. Nie będę dalej, widzicie, kroiła, kroi bardzo fajnie, ostrza nie trzeba ostrzyć, jest ostrze samo ostrzące. I właśnie wygląda to. Jest całość po prostu tutaj
ściąga się te wszystkie tutaj części do mycia, można sobie śmiało ściągnąć i umyć, jak nam się po prostu tutaj zabrudzi. Więc to chyba na tyle. Mam też instrukcję, zaraz wam pokażę. Jest taka instrukcja tej krajelnicy. Tutaj mają różne też produkty. Jest to kupiona krajelnica przez internet. No, zobaczcie, widać tutaj cały opis jest. Ja wam tutaj całości nie będę pokazywała, bo jest to pozbawione sensu. Jeszcze jakbyśmy znaleźli, to bym wam powiedziała, ile ona mocy pobiera. Krajelnica, zobaczymy. I tutaj jest po polsku, w wielu językach, ta nasza instrukcja. Może było na samym początku, a ja powiem wam, przegapiłam. Jest w języku polskim, karta gwarancyjna. I tutaj, nie wiem, czy to będzie. Pisze. Pisze, to nie używać krajelnicy do suchego pieczywa, mrożonej żywności, mięsa z kośćmi, owoców, z twardymi pestkami produktów zawiniętych w folię aluminiową lub folię z tworzywa sztucznego. I tak, włącznik, nóż, prowadnica dociskająca, zamykany stolik, pokrętło wyjmowania noża, dociskacz, wózek, pokrętło nastawiania grubości krojenia. No i technicznie nie widzę, ile ona tutaj mocy miała. Ader AD4701. Tutaj nic nie pisze. Momencik. Ale chyba normalnie. Nie mogę teraz gdzieś po prostu tego znaleźć. O, tutaj jak ona jest, zaraz to odsunę. Jak ona tutaj ładnie jest też na pudełku zaprezentowana ta krajalnica. No ona tutaj, o jest. Moc 200 W pobiera, czyli nie jest aż tak źle. Gdzie szukałam, szukałam, a na pudełku się znalazł. Jestem bardzo zadowolona z tej krajelnicy. Już służy mi koło roku, tak więc myślę, dzisiaj wam pokażę. A ja cóż, żegnam się dzisiaj, pa.